Siemanero, cześć, Tadek z tej strony. O, nie widać mnie. O, już mnie widać. Siemanero, cześć, Tadek z tej strony. A, nagram jeszcze jedno popitanie. Siemanero, cześć, Tadek z tej strony. Ale dzisiaj dużo tych powitań. A to dlatego, że w dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać fajną rzecz, którą sobie kupiłem parę miesięcy temu, którą używam i z której jestem mega, mega zadowolony, a mianowicie kabel do tetheringu. Na rynku jest jeden potentat, który produkuje kable do tetheringu. One są bardzo drogie, bo za taki 3-metrowy trzeba dać 150 albo i więcej złotych. Ja nie lubię wydawać kasy na rzeczy, które mają jakiś tam brand i są, dlatego są takie drogie. Zawsze szukam jakichś tańszych rozwiązań. No i udało mi się znaleźć. Ten kabel ma 3 metry długości. Lepiej jakbym miał 5, ale w tej cenie te 3 metry też jest ok. Jest to z... Kabel jest wykonany dość... Znaczy moim zdaniem fajnie jest wykonany, bo jest to oplot płócienny dookoła właściwego kabla, także jest to jakaś tam jeszcze ochrona mechaniczna. Wtyczki jak wtyczki, no nic specjalnego. Są dość dobrze tutaj zgrzane. Także jeśli chodzi o takie walory fizyczne, no to kabel jak kabel, tak? Nic nie możemy mu ani zarzucić, ani nie ma jakiejś tam efektu wow. Ale ten kabel kosztuje naprawdę niewiele, bo kosztuje za ten 3-metrowy kabel, to jest około tam 50 zł razem z przesyłką. Więc to nie jest jakoś dużo, a ten kabel po prostu działa. I nie kosztuje 150 czy 200 zł. To jest jego bardzo dużą zaletą, jak dla mnie. Teraz właśnie widzicie nagranie z mojego pulpitu. A na pulpit obraz jest przesyłany właśnie z aparatu poprzez ten kabel. Jak widzicie, nie ma żadnych lagów, nie ma zacięć, wszystko to działa bardzo, bardzo fajnie. Jeśli ktoś na przykład pracuje właśnie z klientami i potrzebuje podgląd praktyczny na natychmiast, żeby pokazać zdjęcia, jak wyglądają zdjęcia, kompozycja zdjęcia klientowi, czy tam komuś, kto reprezentuje klienta, jest to bardzo fajna rzecz. Bierzesz laptopa na sesję, podłączasz aparat do niego i zgrywasz mu zdjęcia, pokazujesz mu na bieżąco. No jest to naprawdę duża zaleta i robi tak, robi robotę, powiem sobie, klienci to bardzo cenią i czasem są zaskoczeni, że ty mi od razu pokazujesz zdjęcia. Poza tym oglądając je nawet na monitorze jakiegoś laptopa, jest to znacznie większy obraz niż na tylnym wyświetlaczu aparatu, więc można po prostu na bieżąco korygować pewne ułożenia. Sprawdza się to zwłaszcza w fotografii mody, w fotografii produktowej, żywności. No jest to, nie wyobrażam sobie pracować na sesji u klienta bez aparatu podłączonego do właśnie do laptopa, do komputera. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz i ten kabel się idealnie do tego nadaje. Ja go kupiłem już jakieś 4 miesiące temu, przed lockdownem. Miałem bardzo dużo czasu wolnego, więc dużo sesji w domu, dużo zdjęć zrobiłem właśnie na tym kablu. Elegancko się sprawdza z Capture One'em. Z Lightroomem niestety nie zadziała z moim aparatem, bo Lightroom nie wspiera aparatów Sony. Przynajmniej tak wyczytałem na ich dokumentacji, na ich stronie z dokumentacją. Także Wam nie pokażę, jak on pracuje, jak przesyłane są zdjęcia z aparatów Sony, dokładnie A7 III na Lightrooma, ale Wam pokażę, jak to działa z Capture One. Teraz tu wyłączymy sobie nagrywanie z kamery. Kamera przestała nagrywać, ale dalej mam podgląd obrazu.
Proszę, pyk. I zdjęcie zrobione. I się wyświetliło. Oczywiście ekspozycja i tak dalej jest źle ustawiona, ale tutaj nie o to chodzi. I widzieliście, momentalnie jest zdjęcie przesłane. To jest, nie musicie czekać jakieś nie wiadomo ile. No zobaczcie. Pyk. I zdjęcie jest w aparacie, więc przesył danych w tym kablu jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Teraz odpalę Capture One'a. Dobra, pyk. I widzicie, zdjęcie zrobione. Bardzo szybko się załadowało. Niestety nieostre. Spróbujemy zrobić jeszcze jedno, żeby aparat... I zdjęcie zrobione. Widzicie, bardzo szybko to przechwytuje. Nie trzeba czekać wieczności, więc nawet robiąc sesję z ruchomymi przedmiotami, gdzie robimy zdjęcia w sesji, nie zalaguje nas to. Teraz spróbuję zrobić na przykład 10 zdjęć pod rząd. Widzicie, trwało to naprawdę krótko. Kabel przepuścił bardzo dużą ilość danych w krótkim czasie, więc sprawdza się jako właśnie kabel do tetheringu. Wykonany jest bardzo dobrze. Powiem Wam, że kupiłem sobie kabel do tetheringu kiedyś taki za 12 zł, też 3-metrowy, no i on niestety nie zadziałał. Ładował, chociaż też bardzo, bardzo powoli, ale tetheringu danych nie przesyłał. Ten kabel przesyła te dane. Jest, naprawdę uważam, że za takie pieniądze jest to bardzo dobry zakup. Więc jeśli potrzebujesz taki kabel i chciałbyś go mieć, to w opisie do filmu poniżej jest link, gdzie można sobie zakupić taki kabel. Uważam, że te wydane te kilkanaście złotych, kilkadziesiąt złotych na ten kabel na pewno Wam się zwróci. I kabel naprawdę, naprawdę polecam. Wykonanie, tak jak mówiłem, no nie ma się tu za bardzo nad czym rozwodzić, bo to jest tylko oplot bawełniany, jakiś płócienny dookoła kabla. Na to są zgrzane są końcówki standardowe. Nic szczególnego tutaj nie ma, no ale tak jak mówię, bardziej liczy się to przepustowość tego kabla, jak on przesyła dane, że nie ma tam jakiejś bardzo dużej oporności czy innych zjawisk elektromagnetycznych, które zakłócają przesył danych. Także no naprawdę szczerze polecam. Link w opisie, jakbyście chcieli sobie kupić. Nie jest drogi, bo to jest w granicach 50 zł. Razem z przesyłką to nie są jakieś tam wielkie pieniądze. No i na dzisiaj tyle. Jeśli Ci się podobało, to łapka w górę. Zostaw komentarz. Zasubskrybuj. Naciśnij dzwoneczek, żebyś był powiadamiany o następnych filmach. I do następnego razu. Hej, cześć.